zgodnie z planem. Zgodnie z planem więc będzie znane, co skrywane jest, będzie znane, co zaznało krzywd, zapomniane, znajdzie w ustach krzyk. Zgodnie z planem tym przyznawane będą ból i łzy naznaczonym, zapisany strach sny pozrywa i powróci w snach. Może świt błyśnie ostatni raz, najpiękniejszy ów świt. Spadnie gwiazd siedem najdalszych gwiazd i zatrzyma się czas. Zatrzyma się czas.
Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie. Grywaliśmy już w tej sali, ale po raz pierwszy gramy w takim składzie. Rzeczywiście jest to koncert jubileuszowy. Ten jubileusz nie jest dokładnie datowany, dlatego że zespół powstał 31 lutego 90 roku. I od samego początku ujawnienie tej daty wzbudzało w rozmówcach, a szczególnie na łamach pism młodych dziennikarzy i dziennikarek, wzbudzało konsternację. I pomyślałem sobie wtedy, że wystarczy taki niewielki drobiazg, żeby zainteresować kogoś tym, co się robi. I od tego momentu również używamy minimalnych środków, chociaż trudno powiedzieć, żeby orkiestra była minimalnym środkiem do wyrażania muzyki. Ale dzisiaj spotkaliśmy się, żeby zagrać Państwu piosenki z Towarzyszeniem Orkiestry. Nie wiem, czy będą to najbardziej znane piosenki. Będą to piosenki, które najlepiej gra się z orkiestrą. Dziękuję za wypowiedź. Horyzont to akt łączenia błękitu z kawałkiem lądu. I gdyby trzeba doceniać złośliwą czułość przyrządów, cel osiągalny jest z lotu w wyniku rejsu lub marszem, miarowym następstwem kroków w wolnie wybranym czasie. Od horyzontu bezwładna z racji przypuszczeń pozwala obserwującym nabierać kolejnych złudzeń i zmieniać je w przekonania, że owo miejsce to styczna, im bardziej polegać na niej, tym sama staje się bliższa. Dalej niż sięga myśl, wiodą w przód ślady stóp. Oddali tych, którzy chcieliby przebrnąć odwieczną w swej własnej skali i rozciągłość i odległość. Horyzont tkwi niewzruszenie w bezbronnej oka źrenicy, pozostawiając nadzieję zbyt wielką na jedno życie. Wiodą w przód ślady.
Te dwie piosenki pochodzą z płyty Skąd Dokąd, najnowszej autorskiej płyty zespołu, wydanej w tym roku w marcu. Następna piosenka z tej płyty, zatytułowana Skąd Przybywasz, zostanie zagrana właśnie teraz. Dziękuję za wypowiedź. Sen niespokojne jest serce twe. Więc zapytam, w czas spróchniałych drzew zabił trop wilczy nerw, sarni krzyk niespokojnie w sercu twym drży. Twe odbicie potokiem w dół, rozbił głaz, na nim schnie rybia krew. Niespokojne jest serce twe.
gwiazd płochliwy błysk. Znajdzie twój wzrok najjaśniejszą wśród nich, niech spokojnie serce twe śpi. Piosenki na płytę Skąd Dokąd powstawały dosyć długo, bo właściwie od momentu premiery płyty Trudno nie wierzyć w nic, a to jest co najmniej kilka lat z naszego i Państwa życia, czyli wspólnego w sumie, bo lata są wspólne i tak samo są datowane. Dotykały nas tematy i wydarzenia takie same, jak dotykają każdego z nas, bo jesteśmy tak samymi ludźmi jak Państwo. I w momencie, w którym odchodzą najbliżsi, a odchodzą nieodwołalnie, bo takie jest wezwanie opatrzności, będąc uczciwym w tym, co się robi, nie można nie zauważyć takiego faktu w życiorysie i na tak zwanej drodze artystycznej. I taka piosenka o odchodzeniu musiała powstać. Była pisana z myślą o moim tacie, ale tak naprawdę jest poświęcona wszystkim tym, którzy podejmują trud towarzyszenia odchodzącym. Dziękuję za wypowiedź. Czas.
cichu głos. Już noc, niebu niepotrzebna noc. Łzy nabiegły, wyschną łzy, więc wiesz, w niebie nie potrzeba łez. Jeśli spotkasz tych, których znałeś, idź, najmniejsi wśród gwiazd obietnicy blask. Tam w niebie dadzą ci próg przekroczyć, nieba próg, byś mógł, pukaj aż uchylą wrót. Jeśli spotkasz tych, których znałeś, idź, mieni się wśród gwiazd obietnicy blask. Kolejna piosenka została napisana na zamówienie i było to zamówienie z okazji Dnia Papieskiego kilka lat temu, kiedy jeszcze żył Ojciec Święty, ale traktowała bardziej o słabości. Myślę, że adresat tej piosenki czy zamawiający nie spodziewał się, że my tak podejdziemy do tego tematu, bo oczywiście można byłoby pokazać wierzącego w transcendencję jako tego pięknego i wspaniałego, ale
człowiek nie zmagający się z własną słabością i nie umiejący jej zaakceptować, będzie miał jakiś kłopot z akceptacją tego, co jest dla niego nieobejmowalne. Dziękuję za wypowiedź. Czegokolwiek by nie czuł, wplątany w błękitu sieć, brnie rozpostarty w zimnym powietrzu, znając wędrówki cel. Ryba przemierza ocean, niesiona przez wód ciemnych prąd. Ryba gdziekolwiek, jeśli dociera, zawsze wie dokąd i skąd. Tylko we mgle błądzi człowiek, na wietrze z niemocy drży. Na szczycie góry, tracąc oddech, kradnie powietrza. Do stóp. W kamieniu zaklęta jest cisza i pamięć, i skarga znoszona bez słów. Tylko we mgle błądzi człowiek, na wietrze z niemocy drży. Na szczycie góry, tracąc oddech, kradnie powietrza. Patrzeć się w słońce, gdy promień ku ziemi śle. Kwiat ognia kwitnie i krzew gorejący płonie w złudzeniu wbrew. Tylko we mgle błądzi człowiek, na wietrze z niemocy drży. Na szczycie góry, tracąc oddech, kradnie powietrza. Piosenka została napisana po to, żeby nadgryźć odrobinę tak zwanego stanu samotności, który przeżywa oczywiście każdy z nas, ale również ten, po którym można byłoby się spodziewać, że spełnienie artystyczne powoduje niekończącą się ferię atrakcji wewnętrznych. Dziękuję.
papieros w dłoni. Po zapałkach pudełko. A pod pudełkiem stolik. Wieczna lepkość i drzwi uchylone lekko. A za nich promień świtu. Opada wprost na krzesło. Stojące przy stoliku. Gestu. Bawiąc się oka ruchem, śledzę z miejsca na miejsce. Przelatującą muchę. Jak poszukuję śladów. Zostawionych przede mną. Przez tych, co tyle razy znosili swą bezsenność. Kawy. Dym papierosa w ustach. Obrazka autostrady. Wierne odbicie z lustra. Myśl się zjawi, jakiej bym nie przegnał. Patrzę w tejże kawiarni, na plastikowy zegar. I czego nie usłyszę. Takcie serca. Tym bardziej wolę milczeć. Im głębiej w serce zerkam.
papierosa w ustach. Obrazka autostrady. Wierne odbicie z lustra. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył. Byłem kim miałem być. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług. Tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Zapyta Bóg w swym niebie, jak spłacę dług. Ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem
byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Była to piosenka tytułowa z płyty Trudno nie wierzyć w nic, pod tytułem Trudno nie wierzyć w nic. Jak część z Państwa być może wie, ukazała się również książka z zapisem rozmowy, która również nazywa się Trudno nie wierzyć w nic. I po latach zdałem sobie sprawę z pewnej popularności tego sformułowania, aczkolwiek nawet profesorowie języka polskiego dyskutowali, czy tenże zwrot jest poprawny i przyznam, że powiedziano, że jest poprawny. Co dobrze wróży, bo można ryzykować w granicach składni i okazuje się, że warto to robić, bo być może tylko coś, co zahacza o błąd albo jest dotknięte błędem, ma większą szansę przetrwania w tak zwanej historii. Dzięki za wypowiedź. I tylko to wiem.
już. Anioły tak mają, czekając na cud. I wiedzą najpewniej z wyroczni prawd, że może być pięknie, bo nie jest aż tak. Miało. Tylko to wiem. Tylko to wiem. I tylko to wiem. I tylko to wiem. I tylko to wiem. Od bzdur, które w poprzek, przez ból albo sen, nim staną się dobre, jak cisza i biel, tak puste zaklęcie, co snuje się w spach, nie musi być święte, bo nie jest aż tak. Następna piosenka zatytułowana jest
Nazywaj rzeczy po imieniu. Zmienią się w okamgnieniu.
Tak mówi pismo. Sądzisz, zwątpisz w przenajświętsze zaklęcia, zabłądzisz, ale tylko na klęczkach. Tak mówi Pismo Święte, słowa w nim tkwią niepojęte. Tak mówi Pismo Święte i niepojęte słowa w nim tkwią. Nie napotkać mocy tych słów, może byś umiał, a choćbyś chciał, nie będziesz mógł. Wybaczysz, żebyś mógł nienawidzić, zaprzeczyć, żebyś nie mógł nie wiedzieć, zdradzisz, choć przysiągłeś, że kochasz. Zdrada też jest darem od Boga. Tak mówi Pismo Święte, słowa w nim tkwią niepojęte. Tak mówi Pismo Święte i niepojęte słowa w nim tkwią. A nie napotkać mocy tych słów, może byś umiał, a choćbyś chciał, nie będziesz mógł. Możemy być szczęśliwi. Państwa, przepraszam, ale dotknięty przypadłością wirusową okazałem słabość i musimy rozpocząć jeszcze raz. Może być tak, że kiks na instrumencie powinien przejść do historii, ale kaszlący wokalista nigdy. We'll be right back.
Nadzieja to plan. On ziści się nam. Przydarzy się, na pewno się zdarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją wam będzie do twarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją wam będzie do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili. Gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas. On zmienić ma nas. To czas, który ma nas. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili. Gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił. Na nic nie było za późno, lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel. Góry przenosisz na próżno, lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel. I góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili. Gdyby w ogóle mogło być. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili. W ogóle mogło być.
Młodzi ludzie zwrócili się do mnie z pytaniem, czy nie posłuchałbym ich płyty i o zgrozo, czy nie napisałbym czegoś na tej płycie w ramach tego, co się na ogół robi. To znaczy, że młodszy artysta wydaje płycie, a starszy artysta, czy krytyk znany, czy ktoś, kto jest ceniony przez młodego artystę, opisuje to, co usłyszał tam. I najczęściej jest to sytuacja dramatyczna, dlatego że trudno mówić o muzyce i opowiadać o muzyce i szuka się takich zdań, czy próbuje się tak opowiedzieć o tym, jakby człowiek się znał, a chciał zostawić słuchaczowi wolną furtkę, otwartą. Nie mówię o tym, nie bez przyczyny, dlatego że miałem ten kłopot, żeby opisać tę płytę. I tak się robi. Starsi wykonawcy opisują czasem płyty albo tak zwane dzieła wykonawcze młodszych wykonawców. I w tym wypadku ja to zrobiłem, ale postanowiliśmy iść krok dalej, bo spotkaliśmy się z tymi młodymi ludźmi, którzy wydali płytę, osiągnęli sukces jak na pierwszą płytę dosyć znaczny. Postanowiliśmy, ponieważ ich polubiliśmy bardzo. Okazało się, że nie tylko nagrali fajną płytę, ile jeszcze są bardzo miłymi, spontanicznymi, pełnymi poczucia humoru ludźmi. Na przekór swojej naturze wzięli piosenkę i bardzo poważną z naszego repertuaru. Nazywa się Jestem tylko przechodnim i jest o tyle ciekawie przedstawiona, że będzie również śpiewana po ukraińsku, co jest bardzo rzadkie w naszym wykonaniu. Czy w ogóle nie nastąpimy. Czytałem to tłumaczenie i to tłumaczenie jest bardzo dobre. Zespół, który przed Państwem wystąpi, składa się w sumie na co dzień z trzech osób, ale dzisiaj z zaproszonymi gośćmi. Zacznę od gościa zagranicznego, czyli od Dany Winnickiej, siedzącej przy instrumentach klawiszowych. Jej nieodłącznej przyjaciółki Dagi Gregorowicz. I Mikołaja Pospieszarskiego, syna Marcina Pospieszarskiego. Zespół, który przed Państwem wystąpi, nazywa się Dagadana. Mam papierosy i drobne i plan, albo brak planu. W tym ani innym miejscu, w tej chwili albo za chwilę. W biegu ulic czy w przejściu, gdzie będę, albo już byłem. Thank you.
efekcie złudzenia iluzji. Wbrew albo w zgodzie z losem jestem dla potwierdzenia. Zaciągam się papierosem. Piosenka pod tytułem Tylko nie pnij tą rzeką. Jest to piosenka z pierwszej płyty. To jest jedna w ogóle z pierwszych piosenek, którą wspólnie zagraliśmy. I po założeniu zespołu 31 lutego ta piosenka była po raz pierwszy wykonana na pierwszym z recitali w Zielonej Górze. Dziękuję za wypowiedź.
na pewno. I spokojnie naprawdę. Rzeczywiście łagodnie. Rzeczywiście najdalej. Tylko moim odbiciem stań się bardziej dokładnie. Tylko moim odbiciem stań się bardziej dokładnie. Razem ze mną powoli. Razem ze mną powoli. Razem ze mną powoli. Razem ze mną. Bezpiecznie. I spokojnie na pewno. Jest łagodnie naprawdę. Tylko nie płyń tą rzeką. Płyń tą rzeką, która wzbiera od brzegu. Tylko bądź jak najbliżej, ty nie możesz odejść. Razem ze mną powoli. Razem ze mną powoli. Razem ze mną powoli. Razem ze mną. Teraz nastąpi piosenka z płyty Sufit, którą produkował w swoim czasie Wojtek Waglewski, nasz kolega i przyjaciel, a z którym na co dzień w zespole gra Mateusz Pospieszarski, który użył tej pięknej fujarki. Słońca i chmury.
same piękne chwile. Nie wiedział, że żyłem. Gdyby były same piękne chwile, nie wiedział, że żyłem. W noc nie będziemy sami, jeszcze wspólny szept zwruje z aniołami, jeszcze tyle gwiazd spadnie w nasze dłonie. Niespokojny czas, każda z nich zapłonie.
tak zaskoczy, że nie zgadnie nikt, ile w nas jest nocy. Oto nasze sny płyną w tajemnicy. Jeszcze nie wie nikt, ile w nas jest ciszy. A światło naprawdę niech budzi nas ze snu. Zapala się w mroku i drży. Gdziekolwiek nas nie ma, gdziekolwiek jesteśmy, niech płonie.
Piosenka pod tytułem Sufit. Szukamy słów, które mówią, że nie ma dwóch prawd na ziemi. Czekamy więc na tę prawdę, która podobno ma nas odmienić. Lecimy w dół, czasem w górę, wtedy wszędzie jest za daleko. Wracamy, lecz od tej pory niestety nikt na nas nie czeka. Tak łatwo znikają między słowami. Wierzymy, że chociaż jedną, jedyną zdołamy ocalić. Płoniemy, bo puste miejsca po gwiazdach są nadal niczyje. Znikamy jak krople deszczu sunące wolno po szybie. Nieruchomie jest znowu
właśnie pod takim niebem. Wciąż nie wiem, czego nie wiem. Światło z kolejnym świtem ciągle nazywam życiem, która spokojnie toczy. Nocy. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Thank you.
Perkusja, Jacek Olejarz. Instrumenty perkusyjne Tomasz Celis Sanchez. Gitara akustyczna, elektryczna Jarosław Treliński. Kontrabas, gitara basowa, Mirek Kowalik. Instrumenty klawiszowe, Grzegorz Szwałek. Czekam tego dnia. Marcin Pospieszalski, nasz przyjaciel, kolega, przyjaciel naszej muzyki, aranżer wszystkich partii orkiestrowych, producent naszych płyt i dobry duch naszego zespołu. Marcin Pospieszalski. Gralak, trąbka. Saksofony wszelakiej maści, piszczałki, ekspresja. Mateusz Pospieszalski. Gdzieś nam uciekła Daga Dana, ale to już ich przedstawiałem. Daga Gregorowicz i Dala Winnicka, Mikołaj Pospieszalski. Chodźcie zaśpiewać. Orkiestra instrumentalistów Hanseatica. Tak? Hanseatica. Dobrze powiedziałem. Orkiestra instrumentalistów Hanseatica. Nie. Przepraszam najmocniej. Orkiestra kameralna instrumentalistów Hanseatica. Pod dyrekcją również przyjaciela naszej muzyki, Michała Lasterowicza. Myślą i nareszcie
nad głowami anioł leci. Od tej pory komuś w życiu będzie znacznie lepiej. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. Ja czekam kiedyś w takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja czekam tego dnia, by osłodzić sobie życie. Mały złodziej tuż przed kasą kradnie kokosowy baton, zanim zdążą go przyłapać, z jego i przestanie płakać, bo już za plecami to policjant jak sam anioł w samą porę będzie mógł się teraz wstawić za nim. Przebaczy to, co może, i zapomni, przecież inni robią jeszcze gorzej. I ja czekam kiedyś w takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja czekam tego dnia. W wielkim mieście rośnie balon wielkich marzeń, które pracę znów gwiazdorom dają. A gwiazdorzy te marzenia noszą w workach, po kieszeniach, czasem coś sprzedają i tramwajem jadą w święta, aż do nieba. Tylko po co tak daleko jechać? Gdyby któryś ruszył głową, można by choinkę nocą znowu ukraść z lasu. Ja czekam kiedyś takiej chwili, nie mogę się nadziwić, że ja czekam tego dnia. I wiadomo, żyć niełatwo w wielkim mieście. Bo to widać, nikną ludzie, jeszcze ktoś przez popołudnie przejdzie i nareszcie nad głowami leci anioł. Co szczęśliwsze dzieci z gwiazdorami rozmawiają. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuję znów pokochać kogoś jeszcze prościej. Ja czekam kiedyś w takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja czekam tego dnia.
się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc to co było jest spełnione, błądzę tylko w jedną stronę, więc czekam i wiem. Odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata. Gdzieś, po prostu gdzieś. Jeśli coś się dzieje wokół, wchodzę w środek krok po kroku, bo to co w ruchu daje wiele, daje szansę i nadzieję, to czekam i wiem, po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata. Gdzieś, po prostu gdzieś. Jeśli cokolwiek, co wskazuje, że jest dobrze, to gdybym nagle stracił wiarę, to co było będzie dalej, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi nie wraca, kończy się na końcu świata. Gdzieś, jeśli coś się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się przydarzyć, to teraz już wiem. Po prostu wiem, że odchodzę i nie muszę iść dokąd, bo nie wrócę i już nie wrócę już. Dźwiękami zajmował się Leszek Palczak, siedzący tutaj niedaleko. Obsługa sceny Marcin Kalkowski, nagłośnienie nasi przyjaciele z firmy Remix One. Dźwiękiem zajmował się niewidoczny dla nas Wojtek Łopaciuk, który spotkany przed laty powiedział, że chciałby z nami pracować i w końcu nadeszła ta chwila i wspólnie pracujemy, a bardzo cenimy Wojtka. Oklaski dla niego. Realizacją zajął się Jacek Dybowski, którego też nie widać, ale to on będzie tym duchem sprawczym, który spowoduje, że jeżeli ukaże się płyta DVD, to państwo będziecie widzieli to, co on nakręcił. Udało nam się zrealizować taką ideę, żeby nie pożytkować pusto stanu, jakim jest popularność dla własnej przyjemności, tylko wspólnie z Fundacją Energa, o której mówił na początku mój kolega Darek Rodzik, prezes tej fundacji, żeby to święto było również spożytkowane jako zdarzenie użyteczne i żeby wpływy z wydawnictwa, które mam nadzieję się ukaże, były pomocne komuś, kto tej pomocy potrzebuje, i to jest bardzo piękna idea i to, że mogliśmy na ten koncert zorganizować i przed państwem wystąpić. Darek Rodzik jest spiritus movens z tego przedsięwzięcia.
Nawet nas namawiał, a myśmy się nie chcieli zgodzić. Na zakończenie, o Kasi nie powiedziałem. Ale zapomniałem, jak Kasia się nazywa. I produkcją całego przedsięwzięcia zajęła się Kasia Kozłowska. Mam nadzieję, że mi wybaczy to, że zapomniałem jej nazwiska, ale tyle ludzi się przewinęło, że oklaski dla Kasi. I choć to nie jest rozdanie żadnych nagród, to właściwie w tym miejscu powinno się w 20-lecie działalności podziękować wszystkim tym, którzy wspomagali, nie przeszkadzali, przeszkadzali, ale w porę zrezygnowali, oraz tym, którzy jeszcze nie wiedzą, że będą przeszkadzali i nie zrezygnują. Tego nie wiemy. Wszystkie te zależności, z którymi mamy do czynienia, bardzo sobie cenimy, bo bez tych, którzy bezlitośnie krytykują, nie byłoby rozwoju, a bez tych, którzy bezlitośnie chwalą, nie byłoby dobrego samopoczucia. Dzięki za wypowiedź. Ja nazywam się Adam Nowak, śpiewam dla Państwa piosenki, zespół nazywa się Raz, Dwa, Trzy. Powietrza, które nas dzieli, płytkiego oddechu nadziei, lęku przed sobą i wreszcie siebie samego i jeszcze całej serii pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz nie musisz tłumaczyć, czego nie myślisz, można zobaczyć. I tak warto żyć. I tak warto żyć. Warto żyć i tak. Nikt nikogo nie każe, nikogo nie broni. Zanim cokolwiek się zdarzy, wszystko można zapomnieć. Wolność, co niepokoi, podstęp, którego nikt się nie boi, wiarę, która przenika, miłość, której każdy dotyka, całą serię pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz nie musisz tłumaczyć, czego nie myślisz, można zobaczyć. I tak warto żyć. I tak warto żyć. I tak warto żyć. Nikogo nie broni, nikogo nie każe. Wszystko można zastąpić, czego nie można powtarzać. Powietrza, które nas dzieli, płytkiego oddechu, braku nadziei, wiary w siebie i jeszcze, siebie samego i jeszcze całej serii pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz możesz tłumaczyć, a to co myślisz, niewiele znaczy. Warto żyć i tak, 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 warto żyć.
Orkiestra Kameralna Hanzeatika pod dyrekcją Michała Nesterowicza. Autor orkiestracji Marcin Pospieszalski. Obok niego słynny brat Mateusz. Bardzo Państwu dziękujemy. Mógłby się odbyć ten koncert bez najstarszej naszej piosenki, która była prowodyrem do tego, że uznano, że nasz zespół zaczął robić karierę. Ta piosenka powstała jeszcze właściwie w 1989 roku, czyli zgodnie z tym wszystkim, co świadczy o tym, że towarzyszymy tak zwanej Nowej Polsce w jej wszystkich wzlotach i upadkach, a ona towarzyszy nam dokładnie w tym samym. Dziękuję za wypowiedź.
coraz gorzej lub jeszcze bardziej pod wieczór. Mógłbym się ubić, ale mam w dupie fakt, że Keller coś przeżył. Wuj w Sandomierzu wyleczył mnie żyć, talerzyk leżał i leży. Z niejasnych przyczyn zajmuję się niczym, przestrzeń dzielę widelcem. Po każdej stronie drżą moje dłonie, po lewej drży moje serce. Taka jednostka jak ja może sprostać wszystkiemu i niczemu więcej. Coś chciałbym może, jest mi niedobrze, talerzyk leży tu jeszcze. Jestem Polakiem, mam na to papier i cały system zachowań. Byłem miejscowy, ale chwilowo, bo urząd mnie stąd wymeldował. Mam to głęboko, kłuje mnie w boku i drażni mnie otoczenie. Ludzie za oknem mogą mnie cmoknąć, talerzyk leci na ziemię. Na trąbce Antoni Ziut-Gralak. Mateusz Pospieszalski. Bardzo dziękujemy, ponieważ regułą tego koncertu było to, że śpiewaliśmy tylko nasze piosenki. Musi być odstępstwo od reguły, żeby reguła mogła zaistnieć.
To będzie piosenka, którą my bardzo polubiliśmy, oprócz tego, że inne też lubiliśmy, to te polubiliśmy wyjątkowo, dlatego że ona wyjątkowo zgadza się z naszym sposobem myślenia o tym, co można w piosence zaśpiewać oraz, że jest to piosenka bardzo znana. Czyli na pewno się Państwu spodoba. W tłumaczeniu pana Wojciecha Młynarskiego. Co dzień przejdziesz próg, jest tyle dróg, co w świat prowadzą. I znasz 100 mądrych rad, co drogę w świat wybierać radzą. I wciąż ktoś mówi ci, że właśnie w tym tkwi sprawy sedno, byś mógł z tysiąca dróg wybrać tę. Gdy tak zrządzi traw, że świata praw nie zechcesz zmieniać, i gdy kark umiesz zgiąć, gdy siłą wziąć sposobu nie ma, w tym nie zgubisz się, nie zwiodą cię niełatwe cele. Wierz mi, na drodze tej osiągniesz wiele. Znajdziesz na tej jednej z dróg i kobiet śmiech, i forsy chór, choćby cię kląć, świat cały miał, lecz w oczy nikt nie będzie śmiał. Chcesz łatwo żyć, to śmiało idź, idź taką drogą. Ten
dług cen. Pochlebstwem płacić choć raz. Raz pomyśl, czy czegoś nie tracisz. Przecież jest nie jeden szlak, gdzie trudniej iść, lecz idąc tak, nie musisz brnąć w pochlebstwa dym i karku giąć przed byle kim. Rozważ tę myśl, potem idź, idź swoją drogą. Orkiestra kameralna Hanseatyka. Michał Nestorowicz.